Z bandytami trzeba delikatnie, bo mogą przywalić. Do takiego wniosku doszli szefowie Komendy Stołecznej Policji i zlikwidowali specjalną grupę policyjną Moskit, rozpracowującą warszawski półświatek. Był to taki oddział, że mucha nie siada. Mucha siada teraz na tym, kto Moskita zlikwidował. Policjanci z Moskita, jak pisze prasa, nękali bandytów jak mogli. Podobno gdy gangsterzy słyszeli, że Moskit wyruszył na ulicę Warszawy, chowali się jak szczury. W końcu bandyci tupnęli dla niepoznaki nogą i powiedzieli dosyć, bo ileż można chować się jak szczury. Zastępca komendanta stołecznego do spraw prewencji zaprzecza, że Moskit zlikwidowano. Mówi, że tylko porządkowano komendę. No, pewnie likwidowali pluskwy, to przy okazji usunęli Moskita. Ale data likwidacji Moskita może stać się ogólnopolskim dniem bandyty. Dzień będzie obchodzony każdego roku przestępczego, czyli co roku. Bandyci będą świętować każdą rocznicę prezentów w postaci likwidacji grupy specjalnej, która ich zwalczała, i w ramach wdzięczności w ten dzień ofiarują w prezencie najspokojniejszemu dzielnicowemu rower z tekturką w szprychach, żeby go było słychać jak nadjeżdża. Podczas Dnia Bandyty urządzi się festyny, odpusty i amnestie. Porządku będzie pilnować oczywiście policja. Zorganizowany zostanie dzień otwarty Mercedesa, czy co się tam trafi. A supergrupa WUAM zaśpiewa słynny przebój Wake Me Up Before You Go Go. Obudź mnie, zanim pójdziesz na robotę w robotę. A ci, co likwidują aparat bezpieczeństwa, nie powinni się przejmować, bo już jest dla nich naszykowany kaftan bezpieczeństwa. A nam co? Pozostaje apelować do bandytów. Bójcie się Boga. Tylko że oni podobno ateiści.